Halo, jest tam kto? A, agent P. Thundersztyc ostatnio intensywnie bada ponadnormalne własności kleju. To chyba to ciekawostka. Jegomość w kapeluszu wygląda nadzwyczaj znajomo. Powodzenia, agencie P. Chyba nie powinienem był tego zobaczyć. Co to? Rozpoczęto sekwencję czyszczenia pamięci. Skasowano 5%. Cześć, Minasz! Cześć, Fer! Cześć, Izabela! Chodź do nas! Co robicie? Próbujemy wygenerować 40 tysięcy atmosfer. Co? Zaraz zobaczysz. Na razie tylko dmuchamy. Mogę tam jakoś pomóc? Potrzebne nam pompony, maszyna do dymu i sprężysta lina! Skasowano 95%. Panie Fletcher, wszystko w porządku? Tata? Panie majorze, mamy, że tak powiem, problem. Pan Fletcher sobie wykasował pamięć. A niech to dunder świśnie. Karl to cios w posady naszej organizacji. Daj go do bazy głównej, przywrócimy mu pamięć. Tata! No nie, rodzina nie może go tak zobaczyć. Ma umysł niemowlaka. Musimy mu przywrócić pamięć jeszcze przed tymi zawodami. Ale to nam zajmie ponad 3 godziny. Tata! Szybciej, bo jeszcze go trzeba będzie przewinąć. Majorze, a... Tata! Przestaniesz wreszcie, ja tutaj próbuję porozmawiać z majorem. Chciałem powiedzieć, majorze, że chyba mam rozwiązanie. Przewidziałem taką sytuację i skonstruowałem robotyczne repliki członków rodziny Fletcherów. Agent P mógłby sterować robotem ojcem do czasu, aż prawdziwy pan Fletcher odzyska pamięć i wróci do gry. Czekaj, znaczy, że przewidziałeś tego typu sytuację jak ta, zgadza się? Tak. Wow, zaczynam się ciebie bać. Wiem. Nie dziwię się.